witajcie w kolejnym odcinku naszego challenge'u Syngenty. Mamy dzień 9 maja w Brazylii, dzień pobiedy roku pańskiego 2020, a my lecimy dzisiaj z opryskiem tę dwójkę na nasz jęczmień hybrydowy Hayvito Galileo. Może na początku, słuchajcie, przypomnę wam, na czym polega nasz challenge, bo jest część nowych widzów, się dopytuje, nie wiem, na czym on polega, więc pokrótce, słuchajcie, trzy kanały, czyli Mafia Solec, ja i Kacper, Brączek Vlog, czyli Brączek, i Kazi 478, czyli chyba dobrze numer powiedziałem, czyli Kaziu, bierzemy udział w challenge'u Syngenty. Każdy z nas otrzymał jęczmień Hayvito Galileo na 5 hektarów i takie same środki ochrony roślin od Syngenty. Challenge polega na tym, że kto uzyska najgorszy plon z naszej trójki, dostaje na koniec łyżkę zimnej wody na głowę, obtura. A drugi challenge, kto będzie miał najmniej łapek pod filmem, też dostaje łyżkę wody, która na koniec naszego challenge'u. Dlatego pamiętajcie, trzeba zostawić łapę w górę mordy. Dziękuję wam za łapki już zostawione i zachęcam, zostawcie mi jeszcze kolejne łapeczki. Słuchajcie, pryskamy dzisiaj czym? Zabieg T2, Eratus Era, bardzo dobry środek zawierający solatenol, jeden z najlepszych środków na rynku, zabezpieczy nam nasz jęczmień. Już, słuchajcie, do zbiorów tej trójki nie przewiduję. Troszeczkę jęczmień nam, słuchajcie, dostał wody. Niedawno 15 litrów poratowało całą sytuację. Zobaczcie, jak to wygląda. Jęczmień wykłoszony. Dla porównania, słuchajcie, pokażę wam po drodze, jak będę wracał na koniec. Jęczmień wiosenny. Porównacie sobie, żebyście ważne przemyślenia, czy warto siać w tej suszy jęczmień zimowy, czy jęczmień wiosenny. Oczywiście, jeżeli komuś dane pole pasuje i odpowiada. Jęczmień, powiedzmy, w 90% jest wykłoszony na dzień 9 maja. Przewiduję, wcześniej siany był, także słuchajcie, przewiduję też wczesne zima w tym roku, bo nie padało. Także jeżeli dalej by się susza pogłębiała, zobaczcie, tu już mamy kłos, który będzie nalewał ziarno, a pokażę wam jęczmień wiosenny u sąsiada, no jest już pewnie taki. Dlatego przemawia to wszystko, żebyśmy siali sporo o zimie. Ale pewnie tego nie muszę wam mówić, bo sami wiecie doskonale, jakby to Jaruś powiedział, ale kogo ty uczysz? Przecież wiem, chłopaków do wzięcia, przecież nie muszę wam cytować. Teraz co, słuchajcie, azot był wysiany dwa razy, nie trzeci raz azotu już na jesień zimowy nie dajemy. Dzisiaj on tutaj dostaje azot w formie odżywki, dołożony do naszego Elatusa, również odżywkę Maximusa, dołożyłem fosfor z potasem, żeby który tutaj, to będzie wszystko razem moim zdaniem już nam tutaj pomagało w jak najlepszym wypełnieniu ziarna, nalaniu tego ziarna i uzyskaniu większego plonu, żeby to bronuś dostał łychę innej wody. Mamy godzinę, powiedzmy jest gdzieś 19:40, ładnie cicho, słuchajcie, na pobrzeżniaku nie mam ścieżek, ta szkoda go gnieść. Później sobie wysiądziemy z ciągnika, zobaczycie, jak to mniej więcej to wygląda. No ale no trzeba to opryskać, tam mamy ścieżki, tu ich nie mamy. A może teraz, póki nie włączony, wyskoczę, wam pokażę na zewnątrz, jak wygląda nasz jęczmień. A mianowicie, zobaczcie, wygląda to tak. Na pewno jest widać, kamerki już nie będę ściągał. Zobaczcie, nasz jęczmień zaczyna kwitnąć, widzicie? Już zaczyna kwitnąć, widać, jest te charakterystyczne kwiatki tutaj na naszym kłosie.
ściągniemy mu tutaj tego liścia. Zobaczcie, tak wygląda już nasz przyszły plon. Nie będziemy tutaj liczyć sobie ziaren. Na pewno nakręcę to później, jak już to wszystko będzie nalane. Chciałem tylko wam pokazać, zobaczcie, jak już jest kłos. No jeszcze wiadomo, że część tych kłosów na lód niektórych wychodzi, ale zobaczcie, kwitnie. Także wyrwiemy całą może roślinkę, słuchajcie. Albo nie będziemy jej robić, no jedną, powiedzmy, jedno żart, jedno. Zobaczcie, wszystko zdrowe. Padnę. Zostało. Ta jedynka ładnie nam zadziałała. Słuchajcie, ta jedynka robiona była, jak pamiętacie, 9 kwietnia, czyli równo 30 dni temu. Około 30 dni tam ten oprysk na pewno trzymał. Elatus działa nam też i wyniszczająco, interwencyjnie, zapobiegawczo, także mamy już tutaj, będzie kompecik zrobiony. Nie będziemy pikać, tylko będziemy liczyć na poniedziałkowy deszcz, który nadają, bo dziś mamy sobotę i słuchajcie, miejmy nadzieję, że ta odżyweczka i oprysk będzie nam elegancko chronił, oby tylko tego deszczu spadło jak najwięcej i wspomogło nalewanie tego ziarna. Dobra, jedziemy, szkoda czasu, słuchajcie. Ciekawe jak tam u chłopaków. Kasper mówi, że w Mokrzynie jeszcze dopiero pierwsze zaczątki kłoszenia. Wiadomo, też inna pogoda, słuchajcie. Też troszeczkę, no wiadomo, oni się kiedyś tam dni później ode mnie. Więc to wszystko tak naprawdę ma znaczenie. To Jaruś powiedział elegancko tego. I ładnie się pryska tego. I mam nowe buty tego. I papugę Kacperka. Dobra, dojemy sobie, działamy sobie dalej, słuchajcie. Także psada fajna. Po drodze złapię wam drugie pole, jak będziemy jechać. Zobaczcie, na drugim polu, tam na piasku z tyłu troszeczkę jest gorszy, wiadomo, gorsza ziemia. Kasowo, więc nie ma czego się też spodziewać, że będzie lepszy. Tych opadów, słuchajcie, naprawdę było niewiele. Teraz jakoś majówkę spadło 15 litrów, wcześniej spadło 5 litrów. To jest 20 litrów opadów w ciągu, słuchajcie, 2 miesięcy. Ktoś powie dużo, bo no kurczę, u nas spadło mniej. Drugi powie, u nas spadło dużo więcej. Stąd też właśnie ten challenge. Porównamy, jak to zboże zachowa się w różnych regionach Polski. Kaziu ma ziemię jedynkę, więc jakby to na samym starcie zostawia nas w tyle. Chociaż jedno pole też ma dzierżawę. Tam jakieś pH gorsze i są jakieś place. Więc tak naprawdę każdy ma równe szanse. Dlatego liczę choćby na łapki od was, żeby nie dostać 2 łyżek wody. Wyskamy na ciśnieniu roboczym 3,5 bara. Biegiem dwójeczką. 300 litrów wody na hektar. Można by to zmienić, ale jestem tak po prostu jakoś przyzwyczajony i tak już pryskam. Pewnie jak zmienię opryskiwacz, może zmieni się i dawka, jak już będzie komputerowo to regulowane. Teraz wszystko wychodzi mi idealnie na hektar, więc nie ma co cudować. Pamiętajcie, że czasami lepsze jest wrogiem dobrego. Więc tak widzicie, tam już jest kukurydza, poletka rosną. Dziecko gdzieś się pokazuje, ale to nie straszne. Elomisem załatwimy, on jest tam do 7 liścia. Mamy czas, póki jeszcze na razie występują chłody. A
a gdzie niegdzie straszą przymrozkami. W rejonie Polski u nas niby nie straszą, więc nie będziemy tej kukurydzy robić stresu. Niech ona sobie żyje w najlepsze. Rośnie i przybywa na wadze. Na przykład wyglądają w mojej okolicy bardzo słabo, bardzo, bardzo słabo. Już tam pierwszy tomie na kiszonkę. Tak naprawdę żytko nieskracane jest niewiele większe od jęczmienia, który był skracany dawką 0,8 modusa pleci na hektar. Jest to kłopot, nawet ktoś z was zadawał mi pytanie w komentarzach, co zrobić, bo żyto jest mała, a się kłosi. No nic nie zrobisz, teraz to już pozamiatane. Wody zapewne, kolega, u ciebie nie było, pozdrawiam cię. I stąd ten kłopot. Myślę, że dość szybko upuścimy tego vloga. Troszkę tam żeśmy przyspali, słuchajcie, za to przepraszam. Gdzieś tam chłopaki później pryskali i ta T1 oprysk wyszedł w lot trochę późno. Dlatego pewnie szybko wyskoczy ten... Taka dwójka. Jak ktoś wiadomo pryskał wcześniej, zwolennikiem wcześniejszego pryskania T1 i skracania, to na pewno już przyszedł czas na zabieg T2. Tak jak niektórzy, słuchajcie, słusznie zauważyli, że w pszenicy, jakby była susza, to ta dwójka może nie być, ale to jakieś opady występują i dodają jeszcze te opady, więc na pewno ta dwójka też będzie. Słuchajcie, udało mi się jeszcze złapać tej kuli, ubezpieczyć wszystkie te zboża i wiosenne i kukurydze. Oby to ubezpieczenie, znaczy zawsze to ubezpieczenie, raz nie ubezpieczyłem w zeszłym roku, jakoś przespałem, to była susza. Wcześniej jak corocznie ubezpieczałem, nie było kłopotu w miarę, więc mam nadzieję, że jak udało mi się teraz ubezpieczyć, to nie będzie tego problemu. Jakoś to wszystko nam urośnie. Ten COVID-19, mam nadzieję, że jakoś się ostrożnie skończy. Ludzie nie będą przesadzać i będą, słuchajcie, przestrzegać tych zasad. Uda nam się zorganizować Nikola u mnie. Także jeżeli się odbędę, to serdecznie was zapraszam. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten deszczyk, słuchajcie, przyjdzie i ładnie ta odżywka zadziała, a nasz oprysk, nasz elatus zabezpieczy nam przed patogenami, które właśnie, jak jest wilgotność szczególnie i ciepło, nam się tutaj rozwijają. Też nas ktoś ogląda. Mają dzisiaj dzień pobiedy. Także serdecznie pozdrawiają. Z Polski. Sezon motocyklowy, widzicie, najlepsze. Motorki sobie jeżdżą. Z tego co wiem, Kazik też miał dzisiaj chyba pryskać tę dwójkę. Chociaż on tę jedynkę robił sporo później, ale też jest fajne okienko pogodowe właśnie, zero wiatru. Pójdę, przyjdą opryski kukurydzy, sianokosy. Słuchajcie, które tak naprawdę z tego co widzę, dramat. To jest jedyny na razie największy dramat w moim gospodarstwie, to trawa. Lucerna wiadomo, że nie jest na tyle problematyczna na długie korzenie, ale trawa jest dramatyczna. Nakręcę wam vloga, bo wiele tych belek z hektara na pewno nie będzie.
Słuchajcie, jesteśmy na drugim polu mojego jęczmienia, obiecałem wam go pokazać. Pole tutaj od tej strony lepsze, z tyłu pół do siódmej klasa. Także zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Całe pole też jest fajne, na pewno będzie tutaj mniejszy plon, ale ogólnie zobaczcie, no też jest całkiem ładnie. Okej. Słuchajcie, wracamy z ostatnich oprysków, już robi się szarówka. Ale na pewno będzie to widać. U sąsiada, nie powiem po nazwisku, bo może brzydko wygląda. Ale teraz macie porównanie. Najbardziej fajny obszar jęczmienia, który widzę. A wiem, że on szybciej rośnie i nikt mi tego nie powie, bo taka jest racja. Ale zobaczcie. Zobaczcie wysokość teraz jęczmienia Jarego. Jak on tam sobie wygląda. Może rękę przyłożę, poczekajcie. O! Taki jest jęczmień Jary. Gdzie tamten jest? Taki. Nie, miarki zapomniałem, no właśnie wam zmierzyć. Czyli tam już mamy kłosy i w sytuacji suszy, zobaczcie, mamy właśnie tą właśnie przewagę, że tam za chwilę już naleje i będzie, cokolwiek będzie, a w sytuacji suszy tu mogą być puste kłosy, albo może nie urosnąć nic. I to daje wam do przemyślenia, że są za dużo zdrówka oczywiście i podnosi koronawirusa. Do zobaczenia, mordy, w kolejnym vlogu, trzymajcie się, cześć i pamiętajcie, łapkę do krzycha.